Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w farmingu po bardzo długiej nieobecności. No i tak, w tym momencie troszeczkę ogarnąłem już sytuację, bo strasznie mnie irytowały te wszystkie palety do zebrania. Odnośnie miodu, bo bardzo dużo ich jest, bo przybył mi przecież jeden ul, więc jest ich jeszcze więcej po całym roku. No i jeszcze ta sałata nieszczęsna. I na początku myślałem, że całkowicie z tego zrezygnuję, jednak doszedłem do wniosku, że jednak nie. Kupię po prostu przyczepy i porozstawiam. Porozstawiam te przyczepy w miejscach strategicznych, a mianowicie tu będzie jedna przyczepa czekała sobie na jajka, tu będzie jedna przyczepa czekała na miód, a tam jeszcze jedna przyczepa będzie właśnie dla sałaty. I każdego dnia przed przewinięciem czasu będę wszystkie te palety zbierał i układał, żeby to nie skumulowało się na sam koniec, bo lepiej jest zebrać po 3, po 5 palet, niż zbierać po 50 albo i więcej tych palet na raz. Także tak to trzeba będzie rozdysponować. Wiadomo, tam jajców to nie jest za dużo, to jedna naczepa będzie i na jajka, i na wełnę. To tak, jedną paletę to już tutaj mam na miód i jeszcze jedną w sumie paletę muszę kupić. Dwie palety, nie dwie palety, tylko dwie naczepy muszę kupić. Jedna na sałatę i jedna na jajka i wełnę. No i właśnie w taki oto sposób pomyślałem, że sobie to wszystko ułatwię, całe to życie. I w tym oto momencie, jak widzicie, mam już 420 tysięcy na koncie, co sprawia, że będziemy się rozwijać. Z racji, że bardzo rzadko się pojawiam w farmingu i ciężko jest mi później ogarnąć, co ja w ogóle tutaj robię, w jakim stanie jestem, mianowicie w jakim stanie jest moja gospodarka, postanowiłem troszeczkę to wszystko zmienić. I teraz tak, wcześniej było ustanowione, że na każdym polu będzie coś innego rosło, żeby była taka fajna różnorodność. No i to było bardzo dobre, bardzo fajny pomysł, podobał mi się, ale z racji, że bardzo rzadko wchodzę do farminga, to nie ma racji bytu, bo zanim ja ogarnę, na którym polu później co ma rosnąć, bo ja to już muszę zbierać i co po tym i tak dalej, to się zupełnie mijało z celem. W tym momencie łączę pola, także tutaj 42, 43 dzisiaj zostanie połączone, 51 i 50 zostanie połączone dopiero jak z 50 wszystko zbiorę, bo na razie... A nie, to już jest zebrane. To tak, 51 i te 50, to duże, to zostanie połączone. No i tylko to 43 jeszcze zostanie do połączenia z 42, ale to w momencie, jak już wszystko zbierzemy. Jeszcze póki co, jak widać, rośnie. 43, 44 i 53 te pola są obsiane i jeszcze rośnie. Tutaj kontrakt miga, bo był ze mną Diakson i on mi pomagał przez moment. Także... No, także tak to wygląda. I po co mi te 420 tysięcy? Zadłużyłem się na maksa na obecną chwilę i będę kupował wszystkie maszyny do ziemniaków. Także właśnie po to mi są potrzebne te pieniądze. Więc gdy kupimy te wszystkie maszyny do ziemniaków, to raczej jest wiadome, że trzeba będzie zacząć iść w te ziemniaki. No i teraz właśnie w tym roku będę obsiewał wszystkie pola, które oczywiście są jeszcze dostępne, z ziemniakami. Będzie to bardzo mozolna robota, z racji, że no nie będę miał właśnie tego sprzętu, ani tego sprzętu, tylko no właśnie od najtańszego ruszamy. Więc technologia uprawy ziemniaków, no i mamy tutaj jedna sadzareczka, 46 tysięcy, ona ma tylko 3 metry. Musimy kupić jeszcze... przed zebraniem ziemniaków obcięcie łęcin, więc ta maszyna do obcinania łęcin 3,2 metra, także też nie za bardzo. No i następna jest tutaj kombajn do wykopywania ziemniaków, no i kombajn kolejny. Tylko jeszcze nie wiem, czym one się różnią. Aha, ten tańszy i ma więcej miejsca w środku, 12 metrów sześciennych, ten ma 10 metrów sześciennych, a reszta to te same parametry, także oczywiście, że zainwestujemy w tę maszynę. No, także tak to wygląda. Jeszcze dokładnie nie sprawdzałem, co jeszcze jest mi potrzebne do ziemniaków. No kombajn, wróćcie, traktor jest, sadzarkę właśnie kupimy, kombajn właśnie też kupimy. Co jest? Kultywator. No to kultywator, no to ja mam kultywator w siewniku, więc nie będziemy oddzielnego kultywatora
kupować. No i ziarna. Ziarna chyba też jeszcze mam. Aczkolwiek no, trzeba będzie to jeszcze sprawdzić. Także dobra. Czyli wszystko już tutaj jakby jest. Technologia uprawy ziemniaków, więc kupujemy. Szczegóły. Więc tak, to kupujemy. Już nie można tego bardziej ulepszyć, więc już jedna maszyna jest kupiona. Dalej. No kiedyś kupimy i tę maszynę, nie? 6-metrową. No ale dobra. Teraz tak. Do łęcin 3,2 metra. Także no co? Szczegóły. Nie da się tego już ulepszyć. Kupujemy. I dalej. Mamy kombajn za 205 tysięcy. No i teraz tak. Co z tym kombajnem? Tu koła możemy mu powymieniać. Nigdy się w to nie bawię, bo to się mija z celem. No i wąskie opony, tu nic też nie możemy zrobić, także zostaje jak jest, kupujemy. No i dobra, sprzęty zostały zakupione, moi mili, i będzie można ruszać z robotą, także naprawdę jest świetnie. No pierwsze co, to będę musiał wziąć pług i pługiem połączyć właśnie tamte pole, o których mu wspominałem. No w promocji nic nie było, w razie jakby kogoś to interesowało. Także... No nic, ruszamy w takim razie. Przyjrzyjmy się jeszcze, co tutaj, jak to wygląda. Po przewinięciu czasu tutaj mi przybyły już palety, trochę zabrałem. No będzie zarobek właśnie z tej wełny, to jest super sprawa. Dobra, tutaj już kurki, do kurkom trzeba będzie też ziarno podrzucić. Ale dobra, łapiemy za traktor. I łapiemy się za pług. Zobaczymy, ile czasu się zejdzie z tym. Teraz ja gdzieś miałem większy pług. Gdzie ten większy pług? Otóż to. Proszę bardzo. Na razie mamy do połączenia tylko jedno pole. Więc pójdzie bardzo szybko w tym temacie. Dobra, jesteśmy już na miejscu, bo to właśnie o to miejsce nam chodziło. Ej, coś tu mi nie gra. A, bo tu miało być 50-51, a ja przejechałem na 42-43. Okej, po drugiej stronie ulicy. Dobra, teraz to już na pewno jesteśmy na miejscu. Jeszcze trzeba się będzie dobrze ustawić. Oj, się rozburzyła maszyna. Jakoś gdzieś tutaj trzeba by było ustawić.
i dobra, w ten oto sposób robotę już zakończyliśmy. Przynajmniej jeśli chodzi o łączenie pól. Możemy wracać. Naprawimy, tak jak to było zawsze mówione na samym początku, że jak tylko się pojawi w serwis, to od razu na bieżąco w każdej czynności będzie naprawiany sprzęt. Ja nie myję, ale jeśli jak ktoś się u mnie zjawi, to jak najbardziej ma do tego możliwości. Karczer jest skupiony, teraz tylko ładnie zapakować. No i dobra, to już można odczepić. A teraz jedziemy po maszyny. Jeszcze w sumie zerknijmy, jak wygląda kwestia ziaren i nawozu, bo tutaj mamy wszystko w silosach. Więc jak to wygląda? Więc ziarna jeszcze mamy 19 tysięcy, a nawozu mamy 6 tysięcy litrów. Okej. Teraz tak, ziarna są... Po ile? Nie tu wszedłem. Tutaj są ziarna do kupienia. Ziarna raczej w worku za 800. 800 za 1000 litrów. To się nie opłaca. Czyli 800 za 1000 litrów. A jak wygląda tutaj kwestia? Za 1000 litrów no nie opyla się. To w razie co to trzeba przywieźć. A nawóz? Nawóz mamy za ile? Na palecie mamy nawóz za 1920 za 1000, a 1820. Dobra, a tutaj mamy nawóz za... No to się bardziej opłaca. Dobra, to w takim razie na fulla ładujemy. Nawóz za 94? Może nie. 5000 litrów wrzucimy. Dobra, 10000 litrów wrzucimy tego nawozu. Niech będzie. Dobra. W tym momencie lecimy już po nowy sprzęt. Podepniemy sobie pierwsze co to sadzarkę. I teraz mi się przez drogę przypomniało, że ja chciałem to w ogóle, jak to podpiąć? Dobra, ja chciałem jeszcze kupić sobie ziemię. Pytanie, czy mnie w ogóle na tą ziemię jeszcze teraz stać? Tereny. No i ja myślałem o tym terenie, żeby sobie dokupić, albo jeden z tych trzech w każdym razie. Czyli tak, tutaj mamy 140. Tu mamy 118. No i właśnie. Może kupmy sobie ten za 118 w takim razie. Numer 15. Jaki tu jest? Tu jest 0,8 hektara. Tu jest o prawie hektar. Proszę bardzo. No to w takim razie sobie kupimy ten teren i już będzie jeden więcej do dyspozycji. Później sobie dokupimy najprawdopodobniej 14. W sumie to by się 17 przyda. Ale dobra,
Siedemnastka, wiadomo, i tak będzie kiedyś kupiona, i tak, ale ona jest droższa, więc najprawdopodobniej będzie kupiona czternastka. Póki co kupimy tą piętnastkę. Kup. Tak, pięknie. I w tym momencie już mamy naprawdę sporo ziemi do objechania. Także uwierzcie mi, to nie będzie kwestia jednego odcinka, bądź też jednego live'a, bo tego będzie teraz w opór. Mamy teraz tak, zaczniemy od tego, 40,5, później 40, 42, później ten wielki kolos, trzeba będzie objechać, a następnie 55. Ciekawie, ciekawie. Teraz tak, ja jestem jeszcze ciekaw, kiedy w ogóle ja muszę cokolwiek tutaj zebrać. Tu mamy... Co to jest obsiane? Aha, pszenicę mamy. O, to pszenica pod koniec roku. Dobra, to czyli już tego nie obsieję. Dobra, nieważne. Już co będzie, to będzie. Lecimy z powrotem na farmę. W sumie to jeszcze mogę zabrać jeden sprzęt ze sobą, żeby nie jeździć po 5 razy. Przecież do usuwania łęcin. Proszę bardzo. No i dobra, w tym momencie możemy już wracać na farmę. Miejsca już na moje sprzęty. Także no też powoli trzeba będzie myśleć o nowych garażach. Tylko jeszcze za bardzo nie mam pomysłu, gdzie to postawić. Jedziemy po odważnik jeszcze. A w sumie nie, najpierw się napełnimy ziarnem. Bardziej obciążnik niż odważnik. Widziałem, to wszystkie pola już wapnem obrzuciłem, więc trzeba będzie tylko i wyłącznie nawozić. A póki co, to trzeba będzie jeszcze ogarnąć, jak ta maszyna w ogóle działa. Opuść obciążnik, to nie prędkość, tempomat, czyli tylko się włącza i nic więcej. No spoko. Także opuszczamy. Nie, czekaj, nie to. Bo w ogóle sprzęt był niewłączony. Teraz. No tak, to czyli tylko sadzarkę się opuszcza. Nawet jej się nie włącza. Okej, to zaczynamy. Czy tak to właśnie działa? Bo w sumie pierwszy raz to robię. Nie, coś jest nie tak. Ale kultywator, moi mili. Kultywator. Ja zupełnie o tym zapomniałem. Ja muszę najpierw kultywatorem przejechać tą ziemię. Psikus. Robota by poszła o wiele szybciej. Sprawdźmy, bez włączania. Ajajajajaj, ni cholery. To nie działa w ten sposób. Ha! No to psikus w tym momencie, bardzo duży psikus. Tak samo będzie działał następny siewnik. Czyli ja muszę kupić kultywator w takim razie. Oddzielnie. Bo to nie działa w ten sposób. Chyba, że ten drugi siewnik
będzie działał w ten sposób, co ja właśnie sobie wymyśliłem. Wątpię w to trochę, aczkolwiek no muszę dać szansę, bo Anusz może zadziała właśnie w ten sposób. I dupa, dobra. W takim razie sprawa jest wyjaśniona. Ile kosztuje kultywator w tym momencie? No teraz tak, kultywator oraz mulczery chyba działają na tej samej zasadzie, nie? Nie, to nie mulczery, coś innego było chyba. Głębosze, to o głęboszach, głęboszach myślałem. Co my mamy? Głębosz żółciutki sobie weźmiemy. Dobra, i w tym oto momencie trzeba będzie, no co, to zawieść. Pracownika zatrudnię, on będzie to robił, a ja za nim będę jechał i sadził ziemniaki w takim razie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Jestem ciekaw, czy dam radę podczepić obie maszyny na raz. A, nie dam rady. A, dobra. Przecież mam ciężnik przed sobą, zapomniałem zupełnie o nim. Dobra, to sobie darujemy tamten kombajn. Po niego kiedy indziej przyjadę. Teraz jak to podczepić? O, cielicho. Jak ja mam to podczepić teraz? Jak ja mam to podczepić? To ma pomysł? O, głupota. O, udało się. Teraz zajechaliśmy tutaj, żeby obciążnik zostawić. Proszę bardzo, gdzieś on przede mną wytoczy. A jak, dobra. To go zostawimy, jedziemy w świat. Mam nadzieję, że ten sprzęt zrobi właśnie to, co sobie wymyśliłem. Także sprawdźmy to w tym momencie. Pole nie należy do... No chyba ty. No co ty? Oszalałeś? Oszalałeś się najadłeś? Co to ma znaczyć? Co ja mam tutaj zrobić w tym momencie? Żebyś ty zrozumiał, że to pole jest moje? Nic, od tej strony niech zacznie. Skoro tak się bawimy, to niech on zacznie od tej strony i zobaczymy, co się wydarzy. Pięknie, dobra, robota będzie zrobiona, w porządku. Także ja już się przenoszę do tego ciągnika. Tamten już ma 100 godzin nabitych. Ten ma dopiero 28. Serio? Nie z tej strony. Poważnie. W sumie tak na niego patrzę i ja jemu zabiorę ten sprzęt. Na razie go zwolnię.
I tutaj zrobię ten mały skrawek, żebym już mógł normalnie sobie zacząć działać na tym polu. Bo to się mija z celem. No co tu się dzieje? O, otóż to. Dobra, pracownik niech dalej wskakuje i robi robotę. A my już teraz zaczynamy działać z tymi ziemniakami. Dobrze, że ja się odważyłem w końcu na tych pracowników, bo kurde, bym te ziemniaki robił i robił sam przez nie wiadomo ile czasu. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Na następnym spotkaniu będziemy kończyć tę robotę i będziemy lecieć z innymi polami. A póki co żegnam się z wami. Dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.